Co było, co jest i co będzie. Wyciągnę trzy karty dla przeszłości, teraźniejszości i przeszłości. Dzisiejsza wróżba będzie z talii Tarota. Złoty Tarot Polski. Zapraszam. Oczywiście zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału i do wróżb, na wróżby indywidualne. Jeśli chcecie wróżbę osobistą, indywidualną, napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Oczywiście proszę Was również o lajki, aktywność Waszą na moim kanale. Piszcie komentarze, czy te wróżby z Wami rezonują. Wyciągnę trzy karty. Co było, co jest i co będzie. Już w przełożeniu mamy temat, wow, dwa kielichy, czyli miłość, uczucia miłosne, romantyczne, emocje, para. Zobaczmy, co dalej. Co było, czyli pokazany już jest temat miłości, związku, relacji. Co było? 10 buław, czyli przeciążenie, balast, obciążenie, być może jakieś trudne sytuacje między wami. 10 buław to oczywiście coś, co was obciążyło, coś, co dobiegło końca, być może. Co jest? As mieczy. As mieczy mówi o nowej szansie, nowym początku. As mieczy mówi o tym, by odciąć wszystko, co było źle, co było niepoprawne, niedobre i rozpoczęcie czegoś na nowo, tak? Nowa szansa. W tej miłości może, w tej relacji. Co będzie? Rycerz kielichów. Wow. Czyli ktoś tutaj zawalczy jeszcze o Was, o romantyczność, o emocje, o związek z Wami, o tą relację, o emocjonalność, romantyczność, uczucia. Rycerz walczący, w średnim wieku mężczyzna, który nie boi się wyzwania, by zawalczyć o miłość. Rycerz kielichów, kochani, to osoba romantyczna, owszem, która lubi flirtować, romansować, ale osoba działająca, zaangażowana, o bogatej wyobraźni, aktywna, która wyjdzie z inicjatywą. Także taki rozwój widzę na najbliższy czas. Dziękuję Wam serdecznie. Jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Lajkujcie, piszcie komentarze i jeśli chcecie, zapraszam Was na wróżbę indywidualną. Napiszcie mi e-maila. Do usłyszenia już wkrótce.